TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie na konferencję w przededniu tak wielkiego święta śląskiej piłki, nie tylko chorzowskiej. Jestem, jak tutaj Pan Prezes powiedział, projektantem, grafikiem z 15-letnim stażem. Tak się złożyło, że moja droga zawodowa ze sportem się gdzieś tam krzyżuje co jakiś czas. W dorobku mam znak stulecia Wisły Kraków, w którym wygrałem w 2005 roku konkurs organizowany przez Towarzystwo Sportowe. W 2012 projektowałem identyfikację 90-lecia Lecha Poznań. No i teraz trzeci taki, że tak powiem, rodzynek albo klejnot w tej koronie jubileuszowej, czyli znak stulecia ruchu Chorzów, który powstał mniej więcej miesiąc temu. Pracę. Ogólnie przyjęliśmy kilka kierunków dla tego znaku, prawda, bo tutaj 100 lat. Herb ruchu zmieniał się w ciągu tych 100 lat kilkukrotnie. Dlatego prace kreatywne były poprzedzone analizą historii klubu, analizą jak zmieniał się herb od czasów przedwojennych, ruchu Wielkiej Hajduki, po tam lata 50., gdy rok założenia pojawił się w herbie klubu. Przygotowałem kilka pomysłów znaku stulecia. Można je zamknąć jakby w dwóch liniach. Jedna to była herb aktualny plus treść jubileuszowa, a druga to były nawiązania do przedwojennego herbu. Tak? Tutaj w burzliwych dyskusjach, jakże owocnych, wybór padł na ten oto znak, który zresztą też rekomendowałem, gdyż po pierwsze zawiera współczesny herb klubu, tak? Tylko w lekko odświeżonej postaci specjalnie dla celów jubileuszu, bo jak Państwo widzicie, to herb oficjalny, tam ma takie dodatki graficzne, efekty tutaj. O właśnie, trochę zasłaniam. Tutaj postanowiłem uprościć ten znak. Ogólnie to jest bardzo charakterystyczny herb w świecie znaków, dzięki temu, że jest zastosowana tarcza w kształcie trójkąta Relo. Tak, geometryczna forma, która jest jakby wyrysowana za pomocą trzech okręgów, które się tutaj łączą w narożnikach i tworzą taką tarczę. Więc cała jakby konstrukcja znaku jest oparta o te przenikające się okręgi. Tak samo jako taka grafika identyfikacyjna zaproponowałem ten motyw okręgów powielony w tle. Tutaj jest przykadrowany, ale to tam w materiałach, jak będą realizowane, będzie lepiej widać. I tak, no pierwsza myśl, żeby dodać trochę złotego do naszego niebieskiego i bieli, czyli pojawiły się niebieskie obrysy, niebieskie napisy. Typografia na herbie została lekko odświeżona. Użyłem kroju, który nawiązuje do czcionki Futura Paula Rennera z lat 20. Dlatego, że tutaj jakby pokrywają się te jubileusze. Co prawda róg jest starszy o 4 lata od tego kroju, ale gdzieś tam jest to font, czyli zdigitalizowana czcionka z epoki, tak? Nawiązująca do tamtej epoki. Pozostała treść jubileuszowa, prawda? Tutaj postanowiłem liczbę 100 tak wyrysować, żeby też była wpisana w takie łuki nawiązujące do tarczy. Oraz po bokach dałem element ozdobny. Tutaj w historii ruchu od lat 50. pojawiały się oznaki jubileuszowe. Zwykle to był wieniec pod tarczą z herbem i właśnie liczba z rokiem założenia. Więc tutaj tą koncepcję gdzieś przemyciliśmy, natomiast nie chciałem takich typowych liści wkomponować, jak to na starodawnych oznakach jest, więc użyłem takiego motywu, który może się kojarzyć ze skrzydłami orła Złotego Śląskiego, tak? Tutaj, tak, albo maskotki obecnej klubu, więc tutaj jest nawiązanie do lokalności klubu. I całość jest jakby wkomponowana, jakbyśmy odbili ten znak w dół, no to ona też tak jak trójkąt Relo się zwęża ku spodowi kompozycji. Jeszcze ważny element, złota gwiazdka, która tutaj dosyć nietypowo jest umieszczona.
Bo zwykle kluby mają prawo do umieszczania nad herbem, tak? Tej gwiazdki, która symbolizuje no, złota akurat powyżej 10 mistrzostw Polski w piłce nożnej. Tutaj postanowiłem, że ponieważ historia jest nieodłącznym elementem tożsamości ruchu, prawda? Te 14 mistrzostw to jest coś, co absolutnie wyróżnia klub w hierarchii nie tylko piłki, ale i sportu polskiego. Więc gwiazda ta powinna znaleźć się jako integralny element herbu i mam nadzieję, że przyniesie szczęście i jeszcze kiedyś przynajmniej będzie awans, tak? Gdzieś tam symbolizować. Natomiast jest to w pełni uprawniona pozycja dla tego elementu.